Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na program o 10 najlepszych stylówkach z roku 2020. No i oczywiście są to stylóweczki z Dumpexu, second handu vintage. Zapraszam. Na początku chciałam też podziękować wszystkim moim widzom, subskrybentom za subskrypcję, za wszystkie polubienia, za super komentarze. Bardzo, bardzo lubię rozmawiać, jak już wiecie, z Wami w komentarzach. Zapraszam wszystkie osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały, do subskrybowania kanału. Myślę, że będzie warto. Mam dużo fajnych planów na stylówki i na inne programy. Zachęcam, żebyście wcisnęli sobie przycisk powiadomień, by wiedzieć o kolejnych filmikach. A kochani, dla Was dzisiaj te 10 stylówek i powiem Wam, że miałam straszny, straszny dylemat, jakie stylówki wybrać, bo naprawdę jest tego dużo, no bardzo dużo. Jak przejrzałam te filmiki, te wszystkie, które były w zeszłym roku ze stylówkami, to aż trochę się złapałam za głowę, bo rany boskie, nie wiedziałam, co wybrać. Po prostu jest tego tyle i dużo rzeczy mi się podobało, wszystko mi się podobało, inaczej nie robiłabym tych stylówek. W tych stylówkach na wielkich projektantów, no to już w ogóle też mnóstwo rzeczy bym wybrała, no ale obiecałam, że wybiorę też stylówki widzów. No i wybrałam dwie stylówki, bo nie było aż tyle propozycji, więc wybrałam dwie stylówki widzów. Reszta to są mój wybór jakby. No i od razu mówię, że wykluczyłam stylówki, które już pokazałam w ostatnim programie o 15 najlepszych zdobyczach z 2020. No nie chciałam, żeby się to za bardzo powtarzało. Tam niektóre rzeczy się powtórzą, ale w innych stylówkach. No a natomiast te stylówki z ostatniego tego programu też były właśnie moimi ulubionymi. No i to jest taka trochę kontynuacja, tylko bardziej jak chodzi o całe zestawy. No i kochani, zacznę od tych stylóweczek widzów. Wybrałam stylówkę Ewy, bo no właśnie Ewa przysłała już wcześniej tą stylówkę, już pokazywałam Wam właśnie w programie ze stylóweczkami widzów. No i to jest stylówka z tym golfikiem czerwonym z mango, z kaszmirem, przesuper golfik i z tymi spodniami z takim bardzo wysokim stanem, z H&M-u, z wełną z recyklingu w dodatku, więc ja tutaj tą kolekcję, czy też ten pomysł H&M-u bardzo popieram, tym bardziej, że są jeszcze z second handu te spodnie, więc w ogóle taka bardzo, bardzo ekologiczna stylizacja. No i bardzo mi się spodobała ta stylówka, byłam też na święta w tej stylówce Ewo. Oczywiście, no nie na kolacji, ale byłam w trakcie świąt, właśnie ubrałam się tak i naprawdę było super. No i do tego taki pasek, tutaj jeszcze mamy zamszowy, też czerwony, bardzo odświętnie, bardzo elegancko. Bardzo mi się podoba ta stylówka, piszcie co Wy sądzicie, ja uważam, że jest bardzo, bardzo właśnie taka szykowna. No i drugą stylówkę wybrał mój Wiktor, bo nie miałam jakiejś, no po prostu jakoś chyba przeoczyliście być może tą moją prośbę, albo po prostu zaaferowanie było innymi tematami w tamtym vlogu. I w związku z tym wybrałam stylówkę, którą zasugerował mi Wiktor, chociaż się powiem Wam, bardzo zdziwiłam, bo spodziewałam się, że on wybierze jakąś taką sexy sukienkę, albo coś takiego bardziej kobiecego może. No ale właśnie nie, bo wybrał stylówkę z leginsami i to z takimi dosyć mocnymi leginsami, z takim lampasem z boku. Jemu się bardzo podobały te leginsy i właśnie w ogóle pomysł z tymi leginsami. No i to mnie naprawdę zaskoczyło, powiem Wam, ale ta stylówka jest fajna, jest naprawdę bardzo wygodna. No i taki z takim sweterkiem tutaj. Była jeszcze taka stylóweczka bodajże na Miu Miu stylówkach z takim innym bordowym sweterkiem, ale ten sweterek sprzedałam, no był troszkę za duży na mnie, no i poszedł na Vinted. Natomiast właśnie z tym sweterkiem mnie się osobiście nawet bardziej podoba ta stylówka. No i ona jest taka bardzo codzienna, ale przez ten sweterek ma taki właśnie fajny smaczek retro i to też mi się bardzo podoba i trochę tutaj też nawiązuje do takiej właśnie mody jeździeckiej. No i uważam, że to jest fajna stylówka, rzeczywiście. Pewnie bym jej sama nie wybrała, bo w tym natłoku tych stylówek jest tyle innych rzeczy, że mogłabym nie zwrócić na to uwagi, ale rzeczywiście to jest całkiem fajny taki codzienny strój, także bardzo dobry pomysł. A powiem Wam, że kolejna stylówka za to ja bym znowuż wybrała do tego swetra, jakbym miała moją ulubioną wybrać, no i właśnie wybieram między innymi.
do tego swetra spódniczka taka w kratkę. Też były tam stylówki takie, pamiętacie, z krótkimi żakietami i sweterkami. I właśnie do tego taką spódniczkę, tą takie śliczne kolory w kratkę wełnianą na lata 70. No i to jest jedna z moich ulubionych stylówek. Ona jest bardzo wygodna, bardzo praktyczna. I tutaj już jakby nie chodzi o zawartość szyków w tej stylówce, tylko właśnie o to, że ona jest taka bardzo barwna, a ja uwielbiam kolory. No i lubię dosyć krótkie spódnice, może nie już takie bardzo, bardzo mini, ale właśnie takie krótkie, wygodne, w których można się szybko poruszać, bo ja jestem dość szybka. No i właśnie takie to jest przez ten sweterek też wysmakowane dosyć i dlatego to jest jedna też z moich ulubionych stylóweczek. Wahałam się między tą stylówką a taką sukienką w kratkę, moją ulubioną, z czerwonym swetrem i z kurtką, która była w stylówkach na chyba Ralph and Russo, tak mi się wydaje, ale jednak stwierdziłam, że ta stylówka już tyle lat była moją ulubioną stylówką, że jakby zostawiam ją trochę w przeszłości, bo teraz wybieram głównie te stylówki, które jakby wymyśliłam w zeszłym roku. No więc jakby tamta odpadła w przebiegach, ale też jest jedną z moich ulubionych. No i to jest ta trzecia stylóweczka. No i teraz od tego momentu pójdę trochę bardziej chronologicznie, czyli bardziej od początku roku, od lata tutaj tym razem. I wybrałam dwie stylówki z lata, spośród tych, których już tam nie było ostatnio w programie. Jedna z nich to będzie taka bardzo casualowa, bardzo wycieczkowa stylówka letnia z taką narzutką w panterkę i z taką bardzo, bardzo fajną bluzką od marki Aurel z wiskozy, z takimi roślinami tropikalnymi. Do tego leginsy, plecaczek i takie też trampki właśnie do kostki w panterkę. Ten strój miałam ze sobą w wakacje i bardzo mi się sprawdził. Był bardzo wygodny na wycieczki, na spacery letnie. Naprawdę super zestaw i naprawdę czułam się w tym nie tylko wygodnie, sportowo, ale też właśnie tak modowo. I to jest właśnie kwintesencja takiego codziennego stylu. Stylowo, ale bardzo praktycznie, bardzo wygodnie. No a piąta stylówka, co ciekawe, tutaj widzicie ten sam wzorek, podobny, ale to już nie jest do końca to samo. Ta bluzka jest tylko przykładem, bo chodzi mi o takie spodnie jedwabne, takie szarawary jedwabne, które miałam z taką gumą w pasie fajną w lecie. I te spodnie to były stylówki z tymi spodniami to były najczęstsze moje stroje wakacyjne, szczególnie na takie troszkę już bardziej eleganckie wyjścia, albo właśnie jak szłam gdzieś zwiedzać, gdzieś do miasta, gdzieś na jakieś na zewnątrz, powiedzmy, nie po domu, nie tak lokalnie nad wodę, tylko właśnie troszkę już taka bardziej chic stylóweczka. No i między innymi, zobaczcie tutaj ze stylówek safari, takie zdjęcia. Jeden raz tutaj mam stylówkę z tą koszulą. Bardzo, bardzo mi się podoba ta stylówka. Druga jest z taką bluzeczką jedwabną, z takim tutaj amerykańskim dekoltem. I stylówka warszawska, którą miałam w łazienkach, pokazywałam w programie o mojej walizce wakacyjnej. No i zobaczcie, to jest właśnie taka stylóweczka, którą nosiłam po Warszawie z torebką Burberry i chyba to jest ta stylówka, o którą głównie mi chodzi. Najbardziej basicowa, najbardziej taka uniwersalna, praktyczna, no bo krótki rękawek, właśnie tą bluzkę mam zawieszoną na torebce tam, w razie gdyby się troszkę chłodniej zrobiło, no i do tego właśnie ta torebeczka Burberry, klapeczki, no i to było naprawdę super, ekstra mi się to sprawdziło. Sami napiszcie, która wersja bardziej Wam się podoba do tych spodni. Mnie chyba właśnie ta warszawska stylówka, ale może właśnie Waszą ulubioną jest ta z tą bluzeczką jedwabną albo z samą koszulą. Także piszcie koniecznie, która jest Waszym zdaniem lepsza. Mnie się najbardziej chyba ta właśnie warszawska podobała, tym bardziej, że ta koszula to jest jakby opcja do tej stylówki. No i to są te letnie moje stylóweczki. Oczywiście było tam mnóstwo fajnych, ale takie pełne stylówki ja tutaj wybieram. Nie na przykład sama sukienka, których pokazywałam mnóstwo w lecie, czy sam kombinezon, ale taka stylówka już gotowa, gotowy strój. No to idźmy dalej. Posuwam się teraz w stronę kolejnych już tam tych stylizacji na wielkich projektantów. No i taka właśnie znowu praktyczna, codzienna stylówka z tymi szorcikami z Cameo. No i one są, już nie istnieje niestety w Polsce ta sieć, ale bardzo szkoda. Ale bardzo, bardzo fajne takie rude
spodenki sztruksowe i uwielbiam je. To jest jedna z moich najczęstszych, najczęściej kupowanych ciuchów. Nie w tym roku zostały kupione, tylko wcześniej i naprawdę są przesuper. No i tutaj wybrałam do tego właśnie tą stylówkę z tym żakietem aksamitnym, który też już widzieliście w wielu stylówkach moich, ale w różnych wersjach, do różnych rzeczy. Ale właśnie ja wybrałam tą stylówkę, którą najczęściej bym nosiła, czyli do sztruksowych spodenek, do koszuli tej jedwabnej z taką kokardą, którą też wiele razy pokazywałam w tym roku. No i ewentualnie do golfa, oczywiście zielonego, też pięknie by to wyglądało. Obydwie wersje bym zaliczyła tu jako podobną stylówkę. No i takie botki z frędzlami a la kowbojki w kolorze spodenek i też torebeczka właśnie zamszowa z frędzlami. To jest jedna z tych stylóweczek najczęściej przeze mnie noszonych, które mi się najbardziej sprawdziły i które najbardziej są też w moim stylu. Dlatego wybrałam to. No i teraz coś bardziej takiego eleganckiego, wytwornego, czyli to by była... ojej, już zgubiłam oczywiście się 3, 4, 5 stylówka ze spódnicą skórzaną, zobaczcie. No, bardzo, bardzo lubię tą spódnicę, to jest vintage spódnica z lat 80. z prawdziwej, naturalnej skórki, wtłoczona w taki deseń jakby wężowy, w taki wzór wężowy. No i do tego miałam tą bluzkę, którą mam tutaj na sobie teraz, zobaczcie. Chyba z innym paskiem, ale albo nawet bez paska, już nie pamiętam. Ten jedwabny sweterek z takimi przepięknymi mankietami tutaj koronkowymi, z guziczkami oblekanymi, jedwab z kaszmirem. Bardzo, bardzo lubię ten sweter, właściwie tą bluzkę. Do tego kozaki, które mam na sobie również. Też jedne z moich ulubionych butów teraz, bardzo wygodne i bardzo uniwersalne obuwie, no i bardzo eleganckie według mnie. No i do tego też tutaj miałam właśnie w niektórych momentach miałam właśnie ubrany ten angielski żakiecik, który ma w sobie duży procent wełny. No i to mi się bardzo podoba, to jest takie angielskie, szykowne, no nie wiem jak to jeszcze określić. To nie jest coś, co ja bym bardzo często nosiła, raczej właśnie na takie bardziej eleganckie okazje, oficjalne okazje, ale właśnie to jest coś, taki rodzaj szyku, który mi się bardzo podoba, angielski taki szyk. Bardzo lubię taki styl, dlatego jedna z tych stylówek to jest właśnie ta. No i następna stylóweczka to będzie stylówka, kochani, na Chanel. Nie, tym razem nie ze spodniami tymi skórzanymi, bo to było w ostatnim programie, tylko z tą jedwabną, przepiękną koszulą od Donny i z taką sukienką, która sama w sobie nie pokazała mi w programie o zdobyczach, bo ta sukienka w ogóle nie była ciekawa, kiedy ją kupiłam. Ja ją przerobiłam, dlatego to może nie jest zdobycz, tylko to jest taka mega przeróbka dla mnie, przynajmniej to jest... Czuję, jakby to było moje takie trochę osiągnięcie, bo przerobiłam ją na bardzo modną i na taką właśnie, która już powiedziałabym jest jednym z moich ulubionych rzeczy. Bardzo wygodna wyszła sukienka z tego w stylu chanelowskim. Do tego pasek taki, który też już widzieliście w wielu stylówkach, pasek z takimi łańcuchami, żeby dodać hardcora troszkę. Powiedziałabym. I buty też, do których doczepiłam łańcuchy. Tymczasowo, takie zdejmowalne łańcuchy. No i ta stylówka jest absolutnie jedną z moich ulubionych stylóweczek. Pokażę Wam jeszcze teraz sweter do tego, bo druga wersja, jakby opcja tej stylówki, to jest właśnie z takim też chanelowskim sweterkiem. Mianowicie to jest taki sweterek, który kupiłam za kilka złotych i byłam zachwycona, naprawdę jest przesuper. Trochę był do naprawy, bo tutaj niektóre te łańcuszki, te elementy były poodpruwane, trzeba było to troszeczkę ponaprawiać. No, zajęło mi to około godziny, bo powiem Wam, że to są ręcznie przyszywane elementy, to jest bardzo, bardzo pracochłonnie wykonane rzecz i podejrzewam, że bardzo markowa, niestety nie ma metki, prócz metki ze składem, który jest wspaniały, z kaszmirem między innymi. No ale troszkę musiałam zadbać o ten sweter, swetrożakiet bardziej. Uważam, że myślę, że to jest jakaś bardzo, bardzo
dobra projektancka rzecz, patrząc na wykonanie tej rzeczy, na wszystkie te detale, jakość tych detali, jakość materiału. Myślę, że to jest jakaś bardzo, bardzo droga rzecz, ale no niestety nie mogę Wam powiedzieć, co to jest, ponieważ właśnie metka tutaj górna została wycięta. No i stąd niestety nie wiem, chyba że ktoś z Was już się spotkał z tym swetrem i wie, to dajcie znać, proszę, co to może być. Mnie się właśnie to kojarzy typowo z Chanel. Być może. No w każdym razie na wierzch ten sweterek, bo no niestety taka cieniutka, przezroczysta bluzka w zimie raczej nie wchodzi w grę w naszym klimacie, więc do tego takie ocieplenie właśnie. No i to jest ta właśnie kolejna stylóweczka moja ulubiona. I następna to będzie taka pewnie dla wielu kontrowersyjna, ale jedna z moich ulubionych stylówek na Etro, w programie na Etro była. Spódnica taka indyjska z bawełny grubej na sznurku, która ma przepiękne kolory i wzory. Jest w ogóle taka bardzo obszerna, długa. No i do tego taka kamizela dziergana, którą zresztą MS Mode się nazywa firma. MS Mode czy MS Moda? Mode. Mhm. No i to jest taka długa, długa kamizela. Ja to nosiłam na do body. Zobaczcie tu w stylówce w wersji właśnie do body, do paska i do takiej torby płóciennej, którą kupiłam też chyba za 3 zł z tego co pamiętam. No w ogóle to wszystko było bardzo tanie w lumpeksach. No i do tego jeszcze druga wersja, taka na zimniejsze dni, z takim żakiecikiem niebieskim z jedwabiu. Także no taka ala ludowa, ala etniczna, ale bardzo mi się to podobało i też wiele razy w jesieni, na początku jesieni w tej stylówce chodziłam i bardzo to polubiłam. Na pewno to będzie jeszcze w tym roku moja i na pewno jeszcze dłużej jedna z moich ulubionych rzeczy, zestawów. Jeszcze jedna stylówka, to jest z tą spódniczką taką vintage'ową z lat 80., którą też przerabiałam w programie o przeróbkach, bo miała dziurki i doczepiałam do niej takie łańcuchy z paskiem skórzanym i z jedwabno wełnianym sweterkiem z takim przodem pięknym z aksamitu. No i ta stylówka jest taka trochę niepozorna, ale bardzo mi się podoba jej kolorystyka, bardzo mi się podoba sposób przerobienia tej spódnicy. No i zestaw do właśnie tych kozaków, do paska i do takiej torby półsportowej, skórzanej, bardzo to polubiłam i też dużo to nosiłam. Naprawdę to mi się sprawdziło, to nie jest coś takiego, co tam wymyśliłam sobie i wydumane, tylko naprawdę to jest coś, co nosiłam i co, w czym się super wygodnie, dobrze, komfortowo czuję, co jest praktyczne na co dzień i bardzo mi się podoba właśnie styl. I zobaczcie, jeszcze tutaj jest dodatkowo do tego taka wersja z paskiem. Przepraszam, jest jeszcze dodatkowo taka wersja z płaszczem zielonym. Tak to nosiłam na wierzch, ale płaszczy tego typu mam kilka, więc mogłam sobie zmieniać tutaj, niekoniecznie z tym jednym. Ostatnia stylówka, co myślę Was nie zdziwi, to stylówka właściwie taka półlumpeksowa, bo to był sweter, który kilka lat temu nowy kupiłam, ale spódnica vintage, którą też pokazywałam w moich ulubionych zdobyczach, jest vintage, jest kupiona na Vinted i do tego buty były całkowicie z odzysku i wszystkie w zasadzie inne dodatki. Także stylówka na Fendi wzbudziła dużo zachwytu ta stylówka i mnie się też bardzo podobała, chociaż spódnica jest na tyle mała, że ja niestety tymczasem, no chyba że troszeczkę stracę w pasie obwodu, nie będę mogła na razie tego tak nosić, ponieważ ten sweter jest obszerny i jeszcze dodatkowo wypycha tą spódnicę, która jest już i tak bardzo malutka na mnie. No i jednak ta stylówka jest chyba numerem jeden, jedną na pewno z najlepszych. Sweter z tymi szerokimi rękawami do tej spódnicy na lata 50. przepięknej, torba tutaj, to torba akurat każda mogłaby być, która pasuje, ale bardzo mi się to podobało i mam nadzieję, że też ta stylówka Wam się podoba. Przepraszam Was za jakość zdjęć, bo akurat tutaj jakoś tak ta pogoda się zmieniała, że no właśnie akurat ta stylówka jest tak mało ciekawie sfotografowana, ale nie zmienia faktu, że jest świetna i była jedną chyba z ulubionych też stylówek moich widzów, wydaje mi się. No i kochani, to już wszystkie stylówki na dziś. Piszcie, czy zgadzacie się ze mną z tymi wyborami.
które Wam się najbardziej podobały z tych wszystkich stylówek z zeszłego roku. Może właśnie to są jeszcze inne stylówki, których tu nie pokazałam. Kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zachęcam, jak już mówiłam, do polubienia filmiku, do komentarzy i do subskrypcji. Witam też wszystkich nowych subskrybentów i już za kilka dni nowy haul, a później będę starała się już zrobić dla Was program stylówki na lata 70. lub 80. Jeszcze nie zdecydowałam. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia. Cześć! Pozdrawiam.